Proszę Państwa, na korcie numer 1 za chwilkę odbędzie się pojedynek Marek Haj, Mirosław Tomasik oraz Tomasz Stuttinger, a za chwilkę powiem, kto będzie jego partnerem. Marek Haj, przedsiębiorca z Krakowa. Jego firma specjalizuje się w budowie urządzeń do oddymiania budynków w trakcie pożarów. 15.30 na korcie numer 2. Po 30. I na korcie numer 1 w Kamnaciu 4-2 dla pary Stockinger Adamus. A na korcie numer 2 emocje rosną, mamy tiebreak. Pierwsza. Czwartka. Jesteś tam. A właśnie, tu lepiej widać. Panie Tomaszu, jak wrócę, ma być wygrany. 1-1. W tym roku na sercie numer 2. Aż kurde. 3-6 i oto za chwilę na korcie numer 2 po zmianie 6-3. I oto mamy piłkę meczową. Cyrwusa. 6-4. Nie będziecie głosować, to nie miałam. Ja mam kuzynkę w Warszawie. Ona mówi, że nie będzie głosować. Nie możesz tak mówić. Musisz głosować. Dać panu coś pokazać. No, bo to jest to, że potem mówią... Tak, w Kanadzie zrobili. O, przystojny, elegancki, handsome man, to my musimy głosować na młodego. No i teraz jeden się nazywa Karol Strasburger, a drugi Tomasz Stockinger. Także nie obaj Tomasze. Nie. To ten, coś by robili teraz zdjęcie, to jest... To jest Stockinger. Tomasz Stockinger, nie Karol. Tomasz. Bardziej chyba tak z niemieckiego przez E Stockinger. No. Bardzo sympatycznie. Jest tam plakat w lobby, to sobie można odpisać, żeby na zdjęciach popodpisywać, żebyś wiedziała. Tam Polonię chyba macie w tym. Polonia, no, nie wie pan, co było. Polska jest. Telewizja. Jak skończyłam 50 lat, to moi chłopcy mi zrobili polską telewizję. I on właśnie w Klanie grał. Lubicza grał ten Tomasz. Jeszcze raz chciałem bardzo...
bardzo podziękować wszystkim tutaj, Państwu przede wszystkim za to, że żeście oglądali ten mecz. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję także wszystkim, którzy przyjechali, przyjaciołom tego turnieju, także aktorom, naszych scen. Karol jest praktycznie od początku tego turnieju. Karol Strasburger, Tomasz Stockinger, który o mały włos nie zagrałby w finale. I oto panowie już Darek, jego syn z pucharami, to są też wykonują czarną robotę, skromni, ale pracowici. Tutaj jest dyrektor PR-u, też z pucharami idzie, który spokojnym krokiem, który tutaj zrobił całą dokumentację fotograficzną tego turnieju na pamiątkę, na przyszłe pokolenie. Karol Strasburger, dwa słowa, co zapamiętasz z tego filmu? Właśnie, ja chciałem to, zanim powiem, co zapamiętam, to chciałbym powitać publiczność, która przyjechała do nas z wielkiego świata, z Toronto, z Chicago, specjalni goście, którzy dowiedzieli się o tym turnieju i są z nami. Za rok podobno przyjedzie większa grupa, samoloty przygotowane, czartery i będziemy mieli tu na widowni samą zagranicę. Kanada i Chicago jest z nami, witamy i pozdrawiamy. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że ten turniej tym się wyróżnia od innych, że to wszystko, tak jak pan prezes był uprzejmy zauważyć, zepsuł mu się żołądek, nam się psują różne części ciała, ale to jest jedyny turniej, w którym można to wszystko zreperować wieczorem, udać się do tak zwanej siary i do różnych innych miejsc, które następnego dnia powodują, że jesteśmy młodsi, ładniejsi, przystojniejsi i pełni uśmiechu i zapału. To zapamiętałem, że miała być zła pogoda, miał być dziś deszcz, miał być deszcz wczoraj. Prezes załatwił słońce, które jest przepiękne i jedynie tu w malinowych hotelach świeci nam słońce od rana do wieczora. Nie wyjeżdżamy stąd tak długo, dopóki nie spadnie deszcz. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Karolu. Tak, bardzo słusznie zauważył Karol Strasburger. Ten turniej to jest wiosna, to jest ta zieleń, przekręcza się na otocza tej ziemi kieleckiej. Jesteśmy między Kielcami a Tarnowem. Piękna część, trochę nieznana Polski. No i oczywiście cudowne powietrze tutaj jest. Siarka, cudotwórcza siarka. Sam tego doświadczyłem, bo miałem bardzo poważną kontuzję barku, złamany bark i po dwóch tygodniach tej kąpiele w siarce i manualna terapia mogę ruszać już barkiem i nawet podrzucać piłkę przy serwisie. Właśnie w dużej mierze dzięki malinowym hotelom. Bardzo, bardzo dziękuję panu prezesowi. Proszę Państwa, no już się zbliża ten moment. Widzę już tutaj jest ochrona, są nagrody oczywiście, cenne nagrody, puchary i za chwilkę rozpoczniemy ceremonię wręczenia nagród w 4. edycji malinowego turnieju o puchar wójta gminy Solec-Zdrój. Teraz widzimy energicznym krokiem, jak zwykle nienaganna elegancja, pan dyrektor Pacztala. Nagrody wręczać będzie pan wójt i pan prezes. Dobrze, bo ja muszę z tego uwiecznić swojego męża. Ja mam przyjaciół, tutaj stanęli o tu właśnie koło mnie i rozpoczynamy od nagród za udział. Tak jak Pierre de Coubertin, który wymyślił Rubin Peace, Len Bocanse Participe, ważny jest udział, nie zwycięstwo, to jest ten duch sportu ponadczasowy. Pan Mirosław Tomasik. Ksiądz Mirosław Tomasik. Ksiądz
Gratulujemy, gratulujemy. No szkoda, że to tylko urzędów, ale może za rok. Pan prezes Tomasz Pani. Nie wiem, bo ja nie jestem. Jak się księdza, nie będzie ja mam księdza, tutaj księdza jest proszony, żeby stał. Ja nie jestem. 26 do tego. Pan Dariusz Mazur, prosimy. Przyjaciel prezesa, przyjaciel tego turnieju od pierwszej edycji, pan Marek Maj. Nie ma go. Pan prezes pewnie przekaże. To tutaj. I moja skromna osoba. Brawo. Bardzo dziękuję panom. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, przechodzimy do turnieju drugiej szansy, turnieju pocieszenia. Trzecie miejsce zajęła para Maurycy Polacki, Zbigniew Kołecki. Prosimy. Najpierw pan Maurycy Polacki, Zbigniew Kołecki. Znakomita para. Jedna z lepszych par w tej części Europy. Ja cię nie widzę, Maurycy. Zapraszamy. Gratulacje. Jak dożyjemy, Proszę do zdjęć, prosimy zdjęcia, potem oni sami, prosimy dostać, panie Maurycy. Dawajcie tutaj wszystko. Na lewo, proszę bardzo. O, super, dziękuję. My wywalamy. Nie, panowie, gorąca prośba na drugą stronę. Dziękujemy panom bardzo. Prosimy teraz miejsce drugie. Pan generał Mieczysław Dzieniec i Karol Strasburger. Ale nie, to chyba... Teraz będą dowcipy, słynne dowcipy Karola Strasburgera. Ja tu trzymam. Okay. Jakiś króciutki dowcip, ale to sobie minuta. Wywołany jestem nagle, że przyjeżdżałem do restauracji Malinowy Raj, w którym mieszkamy. Przychodzi taki klient ręką pierwliwą i mówi tak. Do kelnerki. Pani może troszeczkę klimatyzację dać do góry, bo jest jej straszliwie ciepło. Ona mówi, no oczywiście, zaraz to zrobimy. Za chwilę wołają, mówię, kochani, troszkę za zimno, czy pani może tą troszeczkę ocieplić? No to jakiś inny klient podchodzi do niej, mówi, proszę pani, będę rzucił tego frajera, tak pierdliwy jest. Przecież nie można tak cały czas głowy zawracać. A ja się nie przejmuję, mówi kelnerka, u nas w ogóle nie ma klimatyzacji. Karol Strasburger, Mieczysław Dzieniec zajęli drugie miejsce w turnieju drugiej szansy, w turnieju pocieszenia. Dziękujemy panom bardzo, dziękujemy bardzo. And the winner is Leszek Malinowski i Adrian Mazur, a więc syn Dariusza. Leszek Malinowski, komentarz, arbiter, finał. Swoim głosem
Umijał nam ten finał, nie przeszkadzał. Bardzo ciekawe był ten komentarz. Ja nie wiem, że jest ciebie. Bardzo groźna para, Malinowski, Marzu, zapamiętajmy te nazwiska, proszę Państwa. Lesiu, tutaj, tutaj. Właśnie. Double M, MM. Proszę Państwa, przechodzimy do turnieju. Dziękuję Panom bardzo do turnieju głównego. Czwarte miejsce w turnieju głównym, czwarte miejsce w turnieju o Puchar Wójta Gminy. W turnieju, majowym turnieju zajęła para Piotr Cyrwus i Andrzej Kozłowski. Cyrwusa nie ma. Cyrwusa nie ma. Musiał wyjechać. Wzywa obowiązki zawodowe Andrzej Kozłowski, który jest z nami praktycznie od początku. Dyrektor losu. Andrzej, czapkę do góry. I mąż Izabeli Olejnik, Beli, która swoją obecnością umija nam pobyć, swoją klasą, swoim uśmiechem, jest sama w sobie moją Włosi Solare, słoneczna. Po prostu jak gdzieś wchodzi, emanuje radością życia. Dziękuję bardzo. Trzecie miejsce w turnieju głównym malinowym zajęła znakomita para Tomasz Stockinger, Artur Adamik. Prosimy. Tomasz Stockinger. Pamiętam, kiedy stawiał pierwsze kroki tenisowe. To był rok. Uchwala ojczyzny! To był rok, proszę Państwa, 99. Równy 20 lat. Proszę Pana. Tak jest. Poznajmy. Pierwsze kroki tenisowe. Równy 20 lat. Uchwala ojczyzny. Jubileusz. Jubileusz. Czapka do góry. Tomasza Stockingera. Proszę, tutaj. Jego pana. Pierwszy. Rób Małgosia. Dawniej tam oś. I teraz. Dobra. Stockinger Adamiec. Trzeci miejsce. Bardzo zapraszamy tam. Do tej grupy zrobimy później wszystko. Bardzo dziękujemy, proszę Państwa. I teraz finaliści. Finaliści, którzy przegrali ze zwycięzcami w finale. Oto redaktor naczelny pani klubu Adam Romer i jego partner z Sierada Grzegorz Dręcz. Masz tutaj nagrać, który miał w swoim telefonie. Już jest nastawiony. Sesja zdjęciowa. Będę się trzymać. Adam Romer, on już wygrał ten turniej. Puchary do góry! Puchary do góry! Na dwóch. Nie wiem, nie ma już finale. Trzymam. Tak. Dziękujemy bardzo, Rumel i Remski. Proszę Państwa, przechodzimy do zwycięzców. Australijski tenis, klasa. Starsi panowie, ale jak grają tenisa. Znakomita para, Karol Stopa i Marek. Dziękujemy. Zdrowie, a w tym brakiecie ciągle maj. O. Starsi panowie, dwaj. Już na głowie, nie to zdrowie, a w głowie ciągle maj. Brakiecie ciągle maj. Dobra, może być w brakiecie. Proszę pozować do zdjęcia. Drodzy Państwo, zdjęcia pamiątkowe ze zwycięzcami. Bardzo prosimy. Możemy Pana trochę przeprosić na ręce. Koledzy, wysoko puchary nad głową. Wysoko nad głową. Znieśmy puchary. Puchary w górę. Tak jest. Ja mam tu reżysera. Czapki w górę. A więc powoli, proszę Państwa, zbliżamy się do końca. Ale wyżej puchar. Czwarta edycja turnieju malinowego. Za chwilkę będzie zamknięta. Rozpoczynamy sezon tenisa, a więc radujmy się, przed nami lato. I piękne rzeczy, piękne turnieje. Zawsze Roland Garros. Lolek, weź mi teraz. Ja bym miał inny kąt teraz.
I za rok zapraszamy wszystkich na 5. edycję, a więc taki mały jubileusz. Dziękujemy uprzejmie, gratulujemy zwycięzcom. 5. edycję majowego turnieju uważam za zamkniętą. Koledzy, kochani, gorąca prośba. Proszę łaskawie tutaj, tak jak państwo stoicie, blisko siebie. Zwycięzcy, proszę na kolanie. Tylko żebyście mógł podnieść, proszę pana potem. Sam, podniesiemy. 3 krople na wiadro wody przed miejscem po używce używać, by stanął. Czego? Siarko? No jeszcze nie wiadomo. Teraz tak. Pan dyrektor Malinecki jest. Kolego, zapraszam, blisko, na kolano. Na kolano. Poza szeroko jest. Chwała zwycięzcom! Chwała pokoju! Może swojego męża uwiecznić. Nie. Kochani, ale taki odrobinę uśmiechu. Dziękuję wszystkim. Jeszcze. Dobrze mam. Mogę? Panowie, dziękuję bardzo. Musimy panu pogratulować, bo idzie pan prosto do nas. A ty go? No? Pani na pani wyjadę pan go. Ile powoli, bo dużo towaru. No właśnie. Dajemy radę jakoś. To nowa półka będzie tych pucharów, tak? Trochę za dużo już mam tego. Może wyrzucam góry, zostawiam dołki. Nie ma nic.